Dzisiaj o miłości. Strasznie trudny temat, co? Nie wiem, jak wam minęły te 2 tygodnie formacji, ale temat, do którego dzisiaj podchodzimy, to jest bardzo duży temat. Bardzo taki wyświechtany, bardzo taki przewałkowany i w kulturze, i może też w twoim życiu. Ale o tej miłości i o niemiłości dzisiaj parę słów. I chciałbym w zasadzie zacząć od konkluzji, czyli powiedzieć to, co powinienem na końcu powiedzieć. Chodzi za mną od momentu myślenia o tej konferencji taka myśl, że nie było i nie będzie na tym świecie innego człowieka, który potrafił tak dojrzale i pięknie kochać jak Jezus. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega miłość, jeśli chcesz tej miłości się uczyć, no to nie ma lepszej osoby we wszechświecie poza Jezusem. I ten wielki tydzień, który rozpoczęliśmy wczoraj, gdybyście tak, w ogóle zachęcam do tego, gdybyście tak te dni, które teraz przeżywamy, przeżywali pod kątem właśnie nauki o miłości, to zobaczycie bardzo wiele konkretów. Ten cały tydzień, wielki tydzień, to jest jedna wielka szkoła miłości. Nie tylko relacji, ale szkoła miłości. I cudowne jest w Wielkim Tygodniu to, że każdy dzień mówi o takiej specyficznej cząstce wpisanej w dobrą, dojrzałą, piękną, ludzko-boską miłość. Zachęcam, żebyście tak popatrzyli na ten Wielki Tydzień. Gwarantuję, że dużo fajnych rzeczy odkryjecie. I to jest taka moja konkluzja. To Jezus jest tym, który potrafi najwięcej o miłości powiedzieć. Jak masz takie dni, czy to w jakiejś relacji, czy po prostu w twojej codzienności, kiedy mówisz, mam to już gdzieś wszystkiego dość, mam tego cholernie dość, tej całej miłości, nie wiem, na czym to polega, nie wiem, jak to robić, nie wiem, jak kochać, musisz wrócić do patrzenia na Jezusa. Nie ma większego mistrza. Nawet Magda Gessler by tak nie potrafiła kochać, jak Jezus kochał i kocha dalej. Magda Gessler jedzenie, w sensie. Głupie porównanie, nie wiem, skąd mi się wzięło. Patrzę na was, widzę Magdę Gessler. To pewnie przez ten bigos, który sobie dzisiaj zjemy po wszystkim, nie? Wrócę do tego Wielkiego Tygodnia jeszcze. Dzisiaj ja przynajmniej tak przeżywam Wielki Poniedziałek. Dla mnie Wielki Poniedziałek jest dniem wielkiej przyjaźni. Miłość, ta dojrzała miłość ma wpisaną w sobie też dojrzałą przyjaźń. Jezus na kilka dni przed swoją męką, co robi? Nie tyle, że się modli, nie tyle, że klęczy w kaplicy czy w synagodze, tylko idzie do swoich przyjaciół. Dzisiaj czytamy Ewangelię o tym, jak Jezus poszedł do Marty, Marii, Łazarza. Nie po to, żeby tylko się z nimi modlić, ale po prostu po to, żeby być. Nawet Ewangelista pisze, że kiedy Jezus tam przyszedł, to urządzili dla Niego wielką ucztę. Czyli było co jeść, było co pić. Była po prostu impreza. Jezus na parę dni przed śmiercią chce pójść do swoich przyjaciół. Powiem wam, że jakoś mnie to tak bardzo dotyka, że Bóg wszedł i dalej wchodzi w przyjaźń. I kiedy się tak po ludzku Jezus bał, coś przeżywał, no a wiemy, że to robił, czytając Ewangelię, często widzimy Jezusa bardzo poruszonego, bardzo ludzkiego, no to idzie do swoich przyjaciół. I tam się bardzo dużo dzieje. Dobrych i trudnych rzeczy. Z tych dobrych to na przykład dzieje się czułość. Maria to robi? Chyba Maria. Maria klęka przy Jezusie i zaczyna namaszczać mu stopy olejkiem i swoimi włosami. No, słuchajcie, bardzo czuły gest. Nie, gdybym teraz ja do was podszedł, nie zrobię tego, bo nie mam odwagi, ale gdybym ja podszedł do ciebie i zaczął miziać twoje stópki, bym ci zrobił masaż z dobrym olejkiem, wytarł własnymi włosami albo wytarł sutanną, no to by znaczyło chyba, że naprawdę jesteś dla mnie ważna, nie? Dzieje się tam czułość, bliskość. W tę miłość Jezusa do swoich przyjaciół jest też wpisana bardzo taka wręcz fizyczna miłość. Nie, ile za tym gestem się kryje takiej intymności. No byle komu byś czegoś takiego nie zrobił, nie? Nawet myślę, że niektórzy małżonkowie by nie byli w stanie czegoś takiego zrobić.
To jest piękne. No i dzieją się też trudne rzeczy, bo jest, i to jest w ogóle ciekawe, to kolejna rzecz, która mnie dzisiaj rozwala, jest tam w Betanii Judasz. Jakoś mi to umykało. W tym roku mnie to walnęło w głowę bardzo, że tam był Judasz, który oczywiście patrzy po swojemu, hejtuje Marię za to, że to robi, można byłoby to sprzedać, byłaby kasa, można byłoby pomóc biednym, akurat o biednych myślał, już to widzę. Ale jest Judasz zaproszony do tej przyjaźni. I sobie myślę, że Jezus też jako człowiek pokazał, że w miłość, w przyjaźń wpisane są bardzo trudne rzeczy, jak zdrada, przebaczenie, nieprzebaczenie, porażki, niezrozumienie. Jezus zaprosił Judasza może dlatego, że chciał mu pokazać, patrz, o to mi chodzi. Chodzi mi o miłość, chodzi mi o przyjaźń. No a jak Judasz patrzył, to wiemy, nie? Jest bardzo poruszające. Zachęcam, żebyście może nawet jeszcze dzisiaj sobie wrócili do tego słowa, wyobrazili sobie siebie tam przy tym stole. Co wy byście zrobili Jezusowi? Czy też byście go pomiziali po stópkach? A może byście się do niego przytulili? A może byście go tak dotknęli po ramieniu? Może byście popatrzyli w oczy? A może z jakiegoś powodu byłbyś jak Judasz, który nie chciałby zobaczyć Jezusa, a chciałby zobaczyć tylko własne zaspokojenie swoich żądz albo jakichś pragnień. Wielki Tydzień to jest opowieść o wielkiej miłości, dlatego możemy się uczyć miłości w ten tydzień. I wiecie, ta miłość, Jezusowa miłość, albo jak to było w ostatnim dniu podręcznika, miłość chrześcijańska, naprawdę niewiele ma wspólnego z romantycznymi bajkami. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie na temat tego, jak to u mnie, w moim życiu miłość powinna wyglądać, ale pozwolę sobie powiedzieć, że twoje wyobrażenia mogą się bardzo mijać z rzeczywistością. To, jak dzisiaj myślisz o miłości, ale tam głęboko w sobie, bo ja ci będę mówił coś, co daje nam wiara, ale to, co w sercu masz, to może być kompletnie co innego i twoje wyobrażenie może bardzo mijać się z rzeczywistością. Jezus pokazał i pokazuje, że miłość ma swoje fajne, dobre momenty, ale też w miłość wpisana jest właśnie zdrada, odrzucenie, pewne szaleństwo, oczywiście też jakaś bezgraniczna ufność. No, strasznie dużo można mówić. Jeszcze tytułem wstępu, o miłość chodziło Jezusowi i o miłość chodzi w naszym życiu, bo bez miłości, to wiecie, to wszystko psu na budę. Bez miłości psu na budę twój związek. Czy ten taki początkowy, czy narzeczeństwo, czy małżeństwo, czy przyjaźń. Psu na budę twoje chrześcijaństwo, jeśli nie uczysz się kochać na co to komu. Jeśli chrześcijaństwo nie prowadzi mnie do miłości, to mam ochotę powiedzieć mocniej, ale nie wypada, ale wiecie, co, jakbym to chciał powiedzieć. Psu na budę to. Pierwszy list Jana Apostoła. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Czyli jeśli nie trwasz w miłości, nie uczysz się miłości, nie szukasz, nie rozwijasz w niej sobie, no to nie będziesz trwać w Bogu. Po prostu nie da rady. I jeszcze tytułem wstępu, ostatni punkt mojego wstępu. Dobrze jest sobie zadać pytanie, jak to dzisiaj na tym etapie twojego życia, jak ty definiujesz miłość? Ale ty, nie według tego, co wyczytałeś, ale gdybyś tak szczerze miała odpowiedzieć sobie na pytanie, czym według mnie jest miłość, to jaka byłaby to definicja? I dobrze się czasem o to pytać, bo daję ci gwarancję, za 5-10 lat będziesz mieć troszeczkę inną, zrobi się mały update, wyjdzie aktualizacja, dodatek, pewne rzeczy w ogóle trzeba będzie wyrzucić. Dobrze jest się pytać na różnych etapach życia, związku, przyjaźni, kapłaństwa, samotności, jaka jest moja definicja miłości, co to znaczy dla mnie kochać. Bo my sobie czasem nosimy różne takie bardzo powykrzywiane wyobrażenia, mamy jakieś dziwne oczekiwania, mamy różne niespełnienia w sobie, my jesteśmy w ogóle też chodzącą historią różnych niespełnionych miłości. Każdy z was już jakieś doświadczenie na tym polu ma,
i będziecie mieli jeszcze więcej, chyba że umrzecie dzisiaj, no to już nie, ale jeszcze troszkę się nauczycie i troszkę jeszcze doświadczycie. Czym dla mnie dzisiaj jest miłość? Jakiej miłości chciałbym? Jaka jest miłość możliwa w moim życiu? Zanim przejdziemy do miłości chrześcijańskiej, do której każdy z nas jest zaproszony, to podręcznik zaprosił nas do tego, żeby popatrzeć na pewne patologie miłości. Pierwsza patologia, czyli patos z greckiego coś złego, nieprawidłowego, nie że patologia jak żul spod przystanku, tylko że coś złego, jakieś niewłaściwe, nieprawdziwe wyobrażenie na temat miłości, no to miłość równa się zakochanie. Cudowny fragment był z Pieśni nad Pieśniami o tym, jak to też podręcznik o tym mówił, miłość to jest trochę jak zaburzenie, zakochanie jest jak zaburzenie psychiczne. W drugim rozdziale Pieśni nad Pieśniami, w tym biblijnym erotyku, takie słowa mamy, które wypowiada oblubienica. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców, w upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do sali biesiadnej i godłem jego nade mną jest miłość. Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości. Jako dygresję polecam posłuchać sobie Pachnideł Szustaka, jak jeszcze nie słuchaliście. Tych nagrań sprzed wielu lat, kiedy Adam był troszeczkę bardziej duszpasterzem, w moim ocenie. Fajnie rozłożył na części pierwsze Pieśń nad Pieśniami. I zakochanie to jest taki moment, kiedy jesteśmy chorzy z miłości. Albo, jak to mówił podręcznik, ciekawe to określenie, doświadczamy swoistego zaburzenia psychicznego. Przypomnijcie sobie swoje zakochania. Te momenty, kiedy no po prostu było tak, jakby ktoś przyszedł i wanął wam baseballem w łeb. Wszystko się wywróciło. Fajnie, że się uśmiechacie. Uśmiechajcie się, przypominajcie sobie te wydarzenia. Chyba, że potrzebujesz popłakać, to też płacz, bo z zakochaniem też takie momenty się wiążą. Ale błąd, jaki możemy popełnić w szukaniu i rozwijaniu sobie miłości, to utożsamienie zakochania z miłością. Zakochanie nie równa się miłość. Zakochanie może, ale nie musi prowadzić do miłości. Gdyby miało zawsze prowadzić do miłości, to bylibyśmy bardzo biedni. Bo ja już bym miał tak... No ze 3-4 żony pewnie, takie, a na pewno jedną taką, że łoho. Nie jeden małżonek i małżonka musieliby już rozbić małżeństwo, gdyby każde zakochanie miało się kończyć związkiem. Zakochanie nie jest równoznaczne z miłością, ale może do niej prowadzić. Może prowadzić do jakiejś wielkiej decyzji. I mając w pamięci to, że zakochanie to nie jest miłość, to dobrze jest popatrzeć na te zakochania jako na coś bardzo pozytywnego. Ksiądz Krzysztof Grzywocz w cudownej konferencji o zakochaniu mówił, że zakochanie jak do nas przychodzi, to też przychodzi po coś. I tam podawał taki fajny przykład księdza albo osoby zakonnej, że jak się taka zakonnica, ksiądz zakocha, to wiecie, to dla niektórego księdza i zakonnicy to jest koniec świata, nie? O Boże, nie kocham już Boga, już muszę odejść z kapłaństwa, muszę porzucić śluby zakonne, bo się zakochałam, zakochałem. Czasem zakochanie przychodzi w przypadku takich osób albo innych, żeby pokazać, jak bardzo głęboko w nas jest wpisane pragnienie miłości. Bo taka zakonnica albo ksiądz, albo też człowiek świecki może żyć w przekonaniu, że ja nie potrzebuję ludzi, nie potrzebuję miłości. Ja sobie poradzę, Pan Bóg mi wystarczy. Będę się modlił, Pan Bóg mi wystarczy. No nie. Na tej ziemi nie. Zakochanie też po coś przychodzi. Ale żeby je dobrze przeżyć, to potrzeba mądrego dystansu. Nie warto od razu podejmować może głębokich decyzji. Może warto poczekać te 2 lata, aż to zakochanie minie. Tak podobno psychologia mówi, że 2 lata to jest maks, ile trwa zakochanie. Czyli to wiecie, te motyle. Po 2 latach motyle zdychają. I robi się pustka, i robi się miejsce na to, żeby była miłość.
No niektórzy wtedy próbują się zakochać raz jeszcze i popełniają różne dziwne błędy. Ale bracie, siostro, zakochanie to nie miłość, ale może do miłości prowadzić. Zakochanie jest cudnym, ważnym doświadczeniem. Ono dużo uczy. Boże, ile mnie nauczyły moje zakochania. Ja się naprawdę parę razy w życiu mocno zakochałem. Raz bardzo, bardzo, bardzo mocno. Nic mnie tak nie nauczyło o miłości jak to. Naprawdę. Ale też nic tak mnie nie zraniło jak to przy okazji. Czego nauczyły Ciebie Twoje zakochania, Twoje rozkochania? Te trudne, które masz za sobą, albo czego uczy Cię to, w którym jesteś teraz? O czym Ci powiedziały? Może też dobrze popatrzeć z dystansu na jakieś już zakochania, które dawno zdechły, jak te motyle, i pomyśleć, po co one wtedy przyszły? Jakąś lekcję z nich wyciągnąć. Druga patologia, niewłaściwe myślenie o miłości, to myślenie o miłości jako o czymś idealnym. Miłość platoniczna. Tutaj znowu fragment z Pieśni nad Pieśniami. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico. Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników. Cała piękna jesteś. No, to się bardzo łączy z zakochaniem, że jak się zakochujemy, to możemy myśleć, że ta osoba to jest po prostu chodzący cud, miód malina, nie? Że ta osoba w ogóle jest chodzącym aniołem. Bardzo się można przejechać. Miłość platoniczna, ta nazwa pochodzi od greckiego filozofa Platona, który był przekonany, że ten świat tutaj jest tylko marnym odbiciem idealnego świata, świata idei, do którego każdy z nas tęskni, więc to, co widzimy, to tak naprawdę tylko pewne odbicia, to jest pewien cień. I można patrzeć na miłość jako na coś takiego idealnego. Nie chcieć widzieć pewnych, nie chcieć widzieć rzeczywistości. Można żyć po prostu w takim świecie tylko swoich wyobrażeń. Ja jak myślę o miłości platonicznej, to głupie skojarzenie. Ja byłem małym dzieciakiem, byłem chyba w podstawówce albo w pierwszej gimnazjum. Ja się platonicznie, czyli widziałem w telewizji tę osobę, myślałem, wow, to jest po prostu cud. Ja się zakochałem w Natalii Oreiro. Kojarzycie? Zbuntowany anioł, taki cudowny tasiemiec, brazylijski chyba, czy argentyński bardziej. Ja byłem małym bajtlem, ja byłem dzieckiem, ale się zakochałem. Mówię, Boże, jaki anioł, nie? Po prostu wow. I do dziś pamiętam, jak patrzyłem jak w obrazek. No głupie to było, takie słabe. Ale pokazuje, że czasem chcielibyśmy widzieć w tej drugiej osobie tylko kogoś, kto jest wręcz boski, kogoś, kim nie jest. I często w zakochaniu tak nam się dzieje. Możemy odrzucać istnienie wad w obiekcie fascynacji i być przekonani, że ta osoba, w której się zakochałem albo którą już wybieram, zaczynam wybierać na poważnie, no jest po prostu chodzącym ideałem, że on mnie nigdy nie skrzywdzi, nic, zawsze będzie mnie rozumieć, zawsze zrobi mi zupkę chińską pomidorową, jak o tym tylko pomyślę. No to jest idealistyczne myślenie, to nie ma nic związanego z rzeczywistością. Miłość platoniczna nie widzi osoby, a widzi tylko tak naprawdę własne tęsknoty i własne oczekiwania, sądząc, że ta druga osoba to wszystko spełni. Trzecia patologia to jest miłość warunkowa, a ja ją nazywam miłością terrorystyczną. Ewangelia Mateusza. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Ta miłość warunkowa to miłość, która jest albo swego rodzaju handlem, coś za coś, się wymieniamy. Friends with benefits, nie? Przyjaciele z tymi, kto jest jak po angielsku gada, zapomniałem jak to po polsku, z benefitami, no. No wiecie, o co mi chodzi, nie? Coś za coś. Kocham, bo ty mnie kochasz. Jestem dla ciebie dobry, ale ty też masz być dla mnie dobry. Ile ci dam, tyle masz mi oddać. Dałem ci pół godziny mojej uwagi wieczorem, to teraz ty mi daj pół godziny.
Taka miłość nie dopuszcza myślenia, że czasem w miłości jest totalna nierównowaga. Tak jak to było w przypadku Jezusa. No Jezus pokazał bezgraniczną miłość, dał wszystko i co? I śmierć. A ludzie wzięli, strzelili Jezusowi w pysk, powiedzieli, mamy cię głęboko gdzieś. Wypad. Nie? W miłości nie zawsze jest równowaga. Chociaż dobrze może by było, żebyśmy dążyli do takiej równowagi, w której bardziej myślimy o potrzebach drugiej strony, a nie o tym, ile ktoś ma mi zwrócić. Że wystawiam paragon, wystawiam rachunek, że masz mi się oddzięczyć. I ta miłość też jest pewnego rodzaju szantażem. Kocham cię, jeśli. Kocham cię, jeśli dzisiaj ładnie pachniesz. A jak śmierdzisz gnojem, bo żeś wyrzucał gnój, bo byłeś u krów, rolnik z Podlasia na przykład, nie? No to już cię nie kocham, no bo nie pachniesz ładnie. Kocham cię, bo masz cudowne ciało, które po prostu sprawia, że od razu szczytuję, nawet jak cię widzę. Ale jak ci się pogorszy, jak ci urwie nogę, no to już nie. To jakby wtedy see you. Kocham jeśli. I wiecie, to niewiele ma wspólnego z miłością. To nie jest miłość, do której zaprasza nas i nasza wiara, ale też mądra psychologia. To jest miłość, która bardzo się opiera na oczekiwaniach, na takich spełnianych oczekiwaniach, a nie ma nic kompletnie wspólnego z wyborem osoby. Totalny handel. I tu jako gwiazdka. Wiecie, my tak często myślimy, że o to chodzi w miłości do Boga. My po prostu uprawiamy z Bogiem jeden wielki handel, nie? Nie mówię, że wy. No ale popatrzcie, czasem się na tym łapiemy. Pójdę na mszę świętą po co? Po to, żeby coś załatwić. Pomodlę się wieczorem po co? Bo mam jutro egzamin. Jestem po prostu osioł, nie umiem, nie modlę się, nie uczę się. No to się pomodlę, na pewno to wszystko załatwi, nie? To jest niedojrzałe. To jest głupie. To jest naiwne. I to jest szantaż. A na szantażu nie zbudujesz miłości. I prawda u nas jest taka, że my wszyscy chcemy, wiecie, być kochani bez warunków. Wszyscy chcemy, żebyśmy byli kochani bez stawiania warunków. Każdy z nas za tym tęskni. Że ktoś na ciebie patrzy, wybiera cię jako przyjaciel, mąż, kochanek, whatever. I on nie stawia warunków. Po prostu patrzy na ciebie i mówi, bierę cię, chcę cię, dobrze, że jesteś. Nie chcemy takiej miłości warunkowej, bo nie chcemy żyć w lęku o stratę, nie chcemy żyć w lęku, że nas ktoś porzuci. To straszne musi być na przykład trwać w związku, w którym jedna strona ciągle żyje w stresie, że ta druga osoba ją porzuci, bo nagle się coś skończy. Bo na przykład skończy się seks, to mój facet mnie zostawi, więc zgadzam się na to, żeby został. Ile stresu, masakra. Nie chcemy takiej miłości, chyba że chcecie, no to jesteście chorzy, nie? To się idźcie leczyć. Jeśli ktoś z was chce takiej miłości warunkowej, powodzenia. I to są takie patologie, takie przykłady pewnych patologii. Myśląc o swojej definicji miłości, dobrze jest sobie zadać pytanie, jakie ja mam patologie, czego się już nauczyłem. Ja się na przykład nauczyłem i tak kiedyś myślałem, czasem mi się to jeszcze włącza, że jeśli ktoś mówi mi, że mnie kocha, to wszystko dla mnie zrobi. I wiecie co? Jajco. No nie. Okazuje się, że nie. Nawet Jezus czasem w miłości mówi, ej, Krzychu, wyluzuj. Jakby rozumiem twoje potrzeby, pragnienia, ale to, tak, to nie tak. Musisz troszeczkę dojrzeć jeszcze do czegoś. Szkoda życia na patologię, więc ostatnie dni podręcznika prowadziły do tak zwanej miłości chrześcijańskiej.
Nie wiem jak wam, ale mi się trochę to, nie wiem czemu, ale tak głupio kojarzy ta nazwa, chrześcijańska miłość. Kojarzy mi się z pewną naiwnością. W sensie takim, że szczególnie jak się obracam w środowiskach takich niewierzących, no to jakbyś komuś powiedział, że miłość chrześcijańska jest fajna, to ktoś by powiedział, ale to jest naiwne. Co, jesteście takie ślamazary, które patrzą na siebie maślanymi oczami i pozwalacie się przy okazji biczować, bo na tym polega miłość. Okazuje się, że nie. Jeśli chcemy wiedzieć, na czym polega miłość, musimy patrzeć na Jezusa. A że Jezusowi chodziło i dalej chodzi o miłość, to powiedział w Ewangelii Jana. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. To jest podstawa. Jezus powiedział, że to jest number one. To musi być number one. To miłość ma być number one. Jak nie kochasz, to wsadź sobie te wszystkie swoje modlitwy, bo one niekoniecznie cię doprowadzą do świętości. Ergo, nie mówię, że taka modlitwa, na przykład, że idziesz na pół godziny adoracji i nic się nie dzieje, nie ma sensu. Tylko jakby czujecie, o co mi chodzi, nie? Tam musi być jakaś miłość. A co to jest miłość chrześcijańska? Wiecie, po pierwsze to jest po prostu postawa. Postawa. To jest decyzja. To jest wybór. Jezus kochał przez to, że powiedział i zdecydował w swoim sercu, będę kochał, będę chciał dobra nawet dla tych, którzy będą mnie katować i będą mnie przybijać do krzyża. Jezus mógł, kiedy wisiał na krzyżu, wyrżnąć wszystkich jedną milionową częścią sekundy. Wystarczyło, żeby pomyślał, by wszystkich wyrżnął. No a nie zrobił tego. A dlaczego? No bo kochał. Chciał dobra. Patrzył na tych debili z wysokości krzyża. Tak myślę, że mówił, kocham. Ja sobie tak Wielki Piątek lubię pomyśleć. Szczególnie jak mam ciężki Wielki Piątek. Nie wiem jak wy, ale dla mnie Wielki Piątek jest zawsze strasznie trudny. To jest masakra jakaś. To lubię sobie pomyśleć, że kiedy Jezus umierał i te ostatnie momenty bicia Jego serca, to one biły w rytm jednego słowa. Kocham. I wtedy myślał o mnie. Ale też myślał o tobie. Jezus zdecydował się kochać. Miłość to też po prostu pragnienie i decyzja, żeby dla drugiej osoby robić dobro. Szeroko pojęte. Nie robić dobrze. To jest zasadnicza różnica między robić dobrze, a robić dobro. Bo w robieniu dobrze chcielibyśmy spełniać wszystkie zachcianki czasem komuś, a w robieniu dobra myślimy w szerszej perspektywie o życiu tego człowieka. Że patrząc na tę ukochaną gębę, ja sobie myślę, ja tak bardzo chcę, żeby on, ona był szczęśliwy. Nawet jeśli będzie mnie to kosztować. I tak Jezus kochał i do takiej miłości zaprasza. I też myślę sobie, że miłość chrześcijańska, która jest ideałem, ale realnym ideałem, jest związana z relacją z Bogiem, z szacunkiem do osób niewierzących, które nomen omen często tworzą piękne związki i pięknie kochają, to jednak sądzę, że zawsze będzie im czegoś brakować, że w dążeniu do miłości potrzebna nam jest po prostu wiara. Że bez perspektywy, którą dał nam Jezus, to bylibyśmy troszeczkę wybrakowani. Czegoś by brakowało. Czegoś by po prostu brakowało. Jeśli chce się uczyć miłości, to po prostu muszę dbać o relacje z Bogiem. Być w szkole relacji z Bogiem. I nie wiem, czy to już dostrzegacie w swoim życiu, ale im dłużej się z Jezusem jest i jakoś te relacje się pogłębia, nie, że stajesz się bardziej pobożny, ale że pogłębiasz relacje. Bo to jest też znowu różnica, o której kiedyś było. To nagle jakoś potrafisz bardziej kochać. Na przykład potrafisz łatwiej puścić pewne zranienia. Mnie w ostatnim czasie wiele osób zraniło, a dzięki Jezusowi mam troszeczkę większą łatwość w takim, wiecie, takim puszczeniu. Niektóre osoby trzymam jeszcze za gardło, bym udusił chętnie, ale dzięki Jezusowi tak puszczam. Jakoś jest łatwiej. I lądujemy. Na koniec konkrety, tak już zbierając wszystko.
Ostatni dzień też był bardzo konkretny. Jak kochać? A ja bym to rozszerzył. Jak chciałbym być kochany? Myślę, że to jest bardzo takie wymienne. To, co wam powiem, to tak naprawdę, no, obnażam się, ale no trudno. To tak naprawdę jest mój sposób, czy moje pragnienie, jak ja bym chciał być kochany. Ale może też tak jest u ciebie, że kiedy zadajesz sobie pytania, jak ty masz kochać, to się to łączy z tym, jak sama chciałabyś być kochana, kochany. Ja myślę, że w kochaniu chodzi po pierwsze o pewną wytrwałość. To znaczy, że będę się tego uczył, że pozwolę sobie na porażki, że nie będę jeszcze wszystkiego potrafił, że będę próbował, że będę w tym dojrzewał, że będę decydował się, że z jakąś osobą wchodzę w głębszą relację, nawet jeśli mnie to porani, że będę próbował dalej, że będę szukał pojednania, że będę po prostu próbował, że nie ustanę. Tak jak Jezus. Jezus ciągle próbował na nowo z ludźmi, kiedy chodził po świecie i robi to dalej. No on też mógłby nas w jednej chwili wyrżnąć, nie zrobi tego, bo kocha, ale ciągle próbuje. Jak kochać? Zaczynać ciągle na nowo. Czy to z tą osobą, którą już wybrałaś, czy może z jakimiś nowymi, albo które spotykasz przypadkowo. Dalej myślę, że chodzi o to, żeby dostrzegać dobro i nim się opiekować, żeby być takim mecenasem dobra, które widzę w drugim człowieku, mecenasem wartości, którą widzę w człowieku. Żeby też może czasem się do tego, no, tak leciutko w cudzysłowie zmusić, że patrząc na tę gębę, którą mam w swoim życiu, pamiętać, że ja wybrałem dobro, chcę dla tej osoby dobrze. Że ja mówię tę konferencję, bo w jakimś stopniu chcę dla ciebie dobrze. Wiem, że już masz dość i już lądujemy tak powolutku, ale mówię ci to, bo chciałbym w jakimś sensie cię kochać. W jakimś malutkim sensie. Zależy mi na tym, żeby twoje życie było cudne. Mimo, że was w różnym stopniu lubię, niektórych nie rozumiem, niektórych bardziej, ale chciałbym, żeby wasze życie było dobre. Naprawdę. O to, myślę, chodzi w kochaniu i też bardzo bym chciał, żeby ktoś patrząc na mnie mówił sobie albo mi: kurde, ile ty masz fajnych rzeczy w sobie. Chodź, się tym zaopiekujemy. Albo pomogę ci w tym, żebyś tego nie utracił. Kochać to znaczy też chcieć zrozumieć słabość. Tutaj cudowny cytat z mojego mistrza, księdza Grzywocza. Pokazując komuś swoje rany, sprawdzacie go. Robicie sprawdzian z miłości. Jeśli komuś pokażesz swoją ranę, a on cię zostawi, to znaczy, że już dawno cię zostawił. Ale jeśli zostanie, to znaczy, że jest przyjacielem. To ktoś, kto dorósł do tej rany. Wtedy tworzą się wielkie więzi. Dlatego nie da się kochać, nie pokazując tego, co w tobie najsłabsze, ale też nie chcąc przyjąć tego, co najsłabsze w drugim człowieku. Jezus nas kocha, to znaczy, że przyjmuje to wszystko, co w sobie nosimy, totalnie słabego. Jeśli chcę kogoś kochać w tej więzi dla mnie ważnej, no to nie mam co oczekiwać, że będzie ideałem, ale mam się zaprzyjaźnić ze słabością tej drugiej osoby i to jest oczywiście strasznie trudne. Szczególnie jak na przykład po kilku latach małżeństwa wychodzi, że coś tam jest bardzo trudnego w tej osobie. Nie? Albo że się okaże po jakimś czasie, że mój przyjaciel, żona, kochanka, kochanek, etc. Na przykład, nie wiem, zapada na schizofrenię, nie? Weź kochaj wtedy. Albo zapada na raka. Albo zajdzie w ciążę. Ile się już nasłuchałem historii kobiet, które wypruwały oczy z łez, bo facet zostawił, bo się pojawiła ciąża. No taka słabość, tak, nie wyszło. Taką słabość ta dziewczyna miała, że mogła zajść w ciążę. Taka słabość. Kochać to znaczy chcieć przyjąć ranę, którą ktoś nosi w sobie. Tak się zaopiekować, tak otworzyć ramiona i przytulić tego człowieka z tymi ranami, które ma. Dlaczego Jezus tak ciągle wisi na tym krzyżu? Za każdym razem, jak patrzysz na krzyż, to widzisz. Dlaczego?
No bądź mi mówi, ej, słońce, chcę cię ogarnąć. Ogarnąć cię z twoimi najgorszymi kawałkami. Tymi cudownymi też, ale tymi słabymi też. Kochać to też znaczy, myślę, zrezygnować czasem z siebie i swojego ego, z tego, że to nie ja jestem najważniejszym, że ktoś potrafi jakąś ofiarę ponieść. I znowu nie chodzi o cierpiętnictwo, nie? Że będziesz chodzącą matką Teresą, z szacunkiem do Teresy. Ale że czasem z siebie zrezygnujesz. Że jak jesteś umówiony na melanż z chłopakami wieczorem, a twoja dziewczyna dostaje okresu i ma wszystkiego dość i ma ochotę cię zabić, no to kupisz jej dobrą czekoladę. Jak będzie chciała, to zostaniesz. Obejrzysz dziennik Bridget Jones. Będziesz udawać, że ci się podoba. Ale pokażesz jej, że jest ważna. Nie? Że jest po prostu ważna, że będziesz jak Dawid Kubacki. Wiecie, co zrobił, nie? Kojarzycie? Opuścił Puchar Świata, przez to spadł z podium, nie wygrał wyższego miejsca. No bo jego żona trafiła do szpitala, było niebezpieczeństwo, że umrze na chorobę serca. Zostawił wszystko. No kurde, Dawid Kubacki zrobił jak Jezus. Dawid Kubacki to Jezus skoków narciarskich. O to chodzi w miłości. Kochać to też przebaczać, czyli nie kręcić się wokół doznanej krzywdy. Że po 20 latach mówisz, ja pamiętam, coś ty powiedział wtedy. Ja pamiętam, jak żeś Agnieszce otworzył drzwi i się do niej uśmiechnąłeś. Ja pamiętam. A na mnie tak nie popatrzyłeś. Nie kręcić się wokół tych ran, które sobie zadajemy. Będziemy je sobie ciągle zadawać. Chcieć zrozumieć też, kim jest ta druga osoba, bo tak naprawdę nie wiem. Wy nie wiecie tak naprawdę, albo wiecie tylko w pewnej części, kim ja jestem. Niektórzy z was wiedzą więcej, niektórzy mniej. Tak samo w drugą stronę, o niektórych z was wiem więcej. O niektórych wiem bardzo mało i to jest normalne. Ale jeśli chciałbym kogoś bardziej pokochać, to dobrze jest go zrozumieć. Wsłuchać się czasem w mądry sposób w cudze potrzeby i mądrze im zaradzać. Żeby, wiecie, nie bać się zapytać swojego przyjaciela albo kogoś ważnego, albo mniej ważnego, czego potrzebujesz teraz. Zapytać się tej dziewczyny, która dostała ten cudowny czas, zapytać, czego potrzebujesz? Mam się wynieść czy zostać? Ona powie, nie wiem. A, no dobra, to wszystko wiemy, to jakby wszystko jasne. Że jak umrze, jakby umarł mi ktoś bliski z ludzi, albo mój kot, nie, żartuję, to po kocie chyba bym nie płakał aż tak, no to oczekiwałbym od kogoś, kto, w kim widziałbym kogoś ważnego dla mnie, żeby zapytał, czego, Krzychu, potrzebujesz teraz? No i ostatnie. Jak kochać? Przytulać. Takie dwa cytaty znalazłem. A jako dygresję, to nie z tej książki, ale jakby ktoś był bardziej zaciekawiony, to mogę wysłać zdjęcie. Jest taka książka, Wielka, chyba tak to się nazywa, albo mi się wydaje, albo Wielka Księga Przytulania, albo Moc Przytulenia. Taka malutka książeczka. Kojarzycie coś? Taka mała książeczka o przytulaniu. Ona dużo mówi o tym, jak to jest ważne, ale dwa cytaty z innych źródeł. Piotr Adamczyk powiedział, dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz, czujesz potrzebę dotyku, przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałeś kochać. Nie wiem, czy zawsze to tak działa. Nie generalizowałbym, ale znowu Jezus. Po co Jezus wymyślił Komunię Świętą, Eucharystię? Bo ciągle czuje potrzebę, żeby cię dotknąć, przytulić, pocałować, pogłaskać. Myślę, że w tych naprawdę ważnych relacjach jest miejsce na to, żeby pozwolić sobie na czułość. I tego mnie, wiecie, nauczyli moi przyjaciele, z którymi, niektórymi mam jeszcze relacje, z niektórymi nie.
bo ja bardzo nie potrafiłem się otwierać na fizyczność. Wychodzę z takiego, a nie innego domu i mam takie, a nie inne doświadczenia ze sobą, że ja bardzo bałem się dotyku. Bardzo. Ale też bardzo za nim tęskniłem. I w pewnym momencie w moim życiu pojawili się ludzie, którzy mi pokazali, jak dobre i normalne jest to, żeby kochać też na tym poziomie fizycznym. I oczywiście robić to mądrze. To nie chodzi teraz o to, żeby latać do każdego i z każdym się tulić. Bo chyba nie o to chodzi. Ale czasem czujemy, nie? Że z pewnymi osobami możemy. I drugi cytat, nie wiem, kto to powiedział, że istnieje tak zwane prawo dotyku. Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy: nie dotykaj mnie. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak to jest możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasz świat. Ja myślę, że Jezus był i dalej jest. I ta scena dzisiejsza z Ewangelii pokazuje, że Jezus był bardzo czuły. To była chodząca czułość. Dlaczego za Jezusem tak kobiety latały? Bo widziały faceta, który potrafi być strasznie czuły. Tutaj dygresja, porada dla panów. Chcecie zdobyć kobietę? Bądźcie czuli. Rozwijajcie to w sobie. Kiedyś mi jedna dziewczyna powiedziała, kobieta, że jak ona spotyka faceta, który potrafi być czuły, szeroko pojęty, to ona jest jego. To ona już po prostu, to ona już wybiera numer do księdza i rezerwuje termin ślubu, nie? To są takie moje sposoby, które odkryłem, odkrywam. A jakie są twoje? Jak kochasz? Jak chciałbyś kochać? Z tymi różnymi pytaniami zostawiam cię w trakcie tej adoracji albo modlitwy w domu. O Jezu, chwila na to, żebyśmy posiedzieli z Jezusem. Amen.